Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj powiedzmy film kompendium, a mianowicie jakie etui cases pasują do szkła T-Max Liquid Full Glue 3D. Tempered Glass. Trochę tego u mnie jest zebrane, jak widzicie. Więc film chwilę potrwa, ale przynajmniej będziecie wiedzieli mniej więcej, które case'y pasują, które też nie, do właśnie tego szkła. O samym szkle montażu filmacie, jak ono się zachowuje również, więc na razie dajmy je na bok. Więc dobra, przejdźmy do działania. Samsung Galaxy S9 z plusem i case'y. Myślę, że na pierwszy ogień zaczniemy od case'ów od Wrinkle, czyli pierwszy model, cóż, Wrinkle Slim. Jak z dopasowaniem do tego szkła, czy jest wszystko ok? No to montujemy case zasadniczo, chyba odwrotnie było łatwiej. Jeżeli chodzi o ten case'ik, dopasowanie praktycznie bezproblemowe. Widzicie, no szkło niestety ma wady, ale o tym było w innym filmie. Teraz jak pasuje, praktycznie bez problemów, czyli pierwsze na tak, a mianowicie Wrinkle Slim. Dobra, zdejmujemy, przechodzimy do kolejnego. Wrinkle Slim na bok. Następne mamy z marki Wrinkle również model Wrinkle Fusion. Czy Fusion też będzie dopasowany idealnie? Zaraz zobaczymy. Na razie sobie to wyłączmy. Jeżeli chodzi o model Fusion, jeżeli zamontujecie też szkło z ramką w sposób oryginalny, powinno pasować, jednak lepiej zrobić mały upgrade przy montażu, wtedy będzie dopasowanie na pewno idealne, chociaż jak użyjecie ramki, jak widzicie, jest dobrze, z żadnej strony nie jest dociskane, powinno pasować. Kolejny model, więc trochę tego jest, lecimy, mamy Fusion, mamy Slim, następny mamy model, jakiż otóż to Wrinkle Onyx. Czy Onyx będzie pasował? Zobaczymy. Obstawiam, że nie, ale to się zaraz okaże. I powiem Wam, że od razu widzę już podnoszenie małe szkła. Szkło i tak jest do wywalenia, więc jeżeli użyjecie ramki standardowo do tego case'a, nie będzie pasowało to szkło, jednakże albo w wersji poprawionej, jeżeli taka kiedykolwiek wyjdzie, albo w wersji i przesunięcie szkła troszeczkę w ramce do przodu powinno spowodować to, że wtedy ten otóż to case będzie raczej bezproblemowo pasował do tego szkła. Dobra, lecimy dalej. Wrinkle Fusion ogarnięte. Sprawdzamy następne. Cóż, teraz może z tej półki, że tak się wyrażę, albo nie półki, tylko z tej kupki. Następny model, jaki mamy, to jest Case Made Tough Mac. Zobaczmy, czy to będzie pasowało, czy też nie. Jak wiecie, że pamiętacie, szkło jest, znaczy etui jest dwuczęściowe, więc najpierw musimy użyć miękkiej części i już zobaczymy. Powinno być w miarę ok. Tak bynajmniej mi się wydaje, że nie powinien wystąpić jakiś zbytnio wielki problem przy jego montażu. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało w case'ach, już w dociśnięciu dużego. No jednak jest podnoszenie, więc w przypadku tego etui raczej albo montaż inaczej niż w ramce, lub też jeżeli wyjdzie wersja poprawiona, jeżeli nie, no to raczej case, niestety case mask, Tough Mac odpada, jeżeli chodzi o kompatybilność. Następny z case'ów. Cóż, mamy tutaj portfel od Puro. Model Wallet 2 w 1. Zwinimy sobie tą część wewnętrzną, która jest bardzo fajna, bo jest magnetyczna. No i cóż, do walleta. Myślę, że powinno być bezproblemowo. Z racji tego, że szkiełko nie podnosi nam się za bardzo nigdzie. Dopasowanie praktycznie idealne, więc jest jak najbardziej ok. Dobra, wyjmujemy. Następny model sprawdzamy. Tutaj troszeczkę ciasno to chodzi, wciska się, ale jest dopasowane, więc Puro Wallet model 2 w 1, jak najbardziej na tak. Dobra, następne, co my tutaj mamy? Mamy Slim Meta od Oblika. Czy będzie pasowało też etui dwuczęściowe? Więc sobie zaraz je sprawdzimy, czy będzie pasować, czy też nie. Wkładamy wstępnie. Opiera się mocno, więc może być problem, chyba że zamontujecie inaczej niż w ramce, którą daje producent. Po dociśnięciu
zasadniczo widzę, że będzie problem, więc oblik będzie pasował tylko i wyłącznie, jeżeli szkło przesuniecie bardziej do góry przy montażu. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będzie pasowało, lub też poprawią ramkę czy coś w tym stylu, bo niestety w taki sposób, jak ona jest aktualnie zrobiona, nie pasuje. Czyli oblik zasadniczo tak i na nie, w zależności jak, czy dobrze założycie to szkło, zgodnie z tym, jak każe Wam producent, czy założycie je troszeczkę inaczej. Dobra, lecimy dalej. Nasz polski produkt 3MK Natural Case, czyli to takie cieniasto totalny, jeżeli chodzi o grubość, jeżeli o dopasowanie. Zobaczmy, o ciekawe, przyszło do mnie pęknięte, więc praktycznie nawet go nie przetestujemy, ale powinno pasować. Zasadniczo, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, dopasowanie jak najbardziej jest na tak. Dobra, następne, czyli 3MK pasuje. Szkoda, że się rozwaliło, szczerze mówiąc, nawet go jeszcze nie otwierałem, nie montowałem, a przyszło w częściach. No trudno, wiesz, że czasami tak bywa, że coś się popsuje w transporcie. Trudno. Co mamy dalej? Dalej mamy model od Nikina o nazwie Chin, Kin, Queen, jakkolwiek to nazywać, czyli standardowa, prosta portfelówka. W jej przypadku dopasowanie na pewno będzie bezproblemowe, z racji tego, że ono praktycznie nie zachodzi na ekran, więc tego typu portfelik, pewnie sądzę, jak i większość portfelików, powinno bez problemu pasować do telefonu, więc dobra, weźmy go, tylko wyjmijmy, odłóżmy na bok, więc Ninking Queen jak najbardziej jest na tak. Co mamy dalej? Dalej mamy, ostrości nie ustawiam, bo mi się nie chce, na manualu tym razem jedziemy. Dalej mamy produkty od Crusela. Sprawdźmy, jak w ich przypadku. Pierwsze co, model, jak on się nazywał, jak ja sobie przypomnę, Sune, czyli portfel. Bardzo fajny, ładny, dobrze wykonany moim zdaniem. Jeden chyba z ciekawszych. W przypadku jego zero problemów praktycznie. Nie nachodzi on na w żaden sposób na szkło, więc dopasowanie jest jak najbardziej na tak, więc model Sune, jeżeli chodzi o wersję portfelową, jak najbardziej jest na tak. Idziemy dalej. Co mamy? Macie jakieś powiadomienie. Następny model, również z Crusela, Nora Cover. Czy Nora Cover będzie pasowała? Zasadniczo obstawiam, że tak, gdyż też nie nachodzi w ogóle na ekran, więc jak najbardziej z każdej praktycznie strony spokojnie włożycie ten telefon do tego, czyli ten telefon do tego case'a, używając właśnie tego szkła, o którym mowa. Dobra, weźmy to, wyjmijmy teraz. Odłóżmy na bok. Następny z modeli, również od Crusela. Tym razem jest to model o nazwie również Sune, ale nie w postaci portfela, tylko po prostu takiego otulinki, nazwijmy tu i case'a, jakkolwiek to nazywać. Również dopasowanie 100% bezproblemowe będzie działało. Nie nachodzi na ekran, czyli IMAX'a, czy też nowszego, jakiegokolwiek, nawet tego, który jest, jeżeli zamontujecie go inaczej, jakkolwiek będzie działał, więc to na bok. Ostatni z Cruseli, który mam, model Kirvik, czyli przezroczysty kejsik. On już troszeczkę nachodzi na ekran, zobaczymy, jak będzie w temacie szkła T-Max. Jeżeli chodzi o górę, jak najbardziej ok, boki bez problemu, dół myślę, że też będzie ok. Nawet jak zamontujecie go zgodnie z ramką, chociaż zawsze sugeruję troszeczkę popchnąć je do góry. Poza tym bezproblemowo. Czyli Crusele mamy już ogarnięte. Wszystko na bok. Idziemy dalej. Następna kubka. Tym razem skorzystamy i sprawdzimy, jak jest z modelami. Już nie robię, znowu nie ostrze, ale będziecie to za chwilę widzieć od UAG. Pierwsze co, model Philo. Jak w jego przypadku? Czy nie będzie żadnych problemów? Zaraz się okaże. Jeżeli chodzi o to szkło, no to już powiem Wam tak, nawet nie będę go wkładał do końca. Od góry spoko, boki spoko, ale jeżeli zamontujecie je zgodnie z ramką, nie ma szans na dopasowanie. W przypadku, widzicie, jak już bardzo i to mocno podnosi to szkło, więc jeżeli chodzi o ten model, nawet jeżeli założycie to szkło, przesunięcie je do przodu, też nie będzie pasować, gdyż dopycham przód praktycznie jest przy samej krawędzi, więc
do modelu Philo. Od Uaga nie założycie T-Maxa, nie będzie współgrało, nie ma szans. Sprawdźmy kolejnego Uaga, tym razem model Plasma. Wydaje mi się, że chyba wszystkie Uagi nie będą pasować, ale zróbmy sobie takie proste testy. Jeżeli chodzi o dociśnięcie góry, już praktycznie też dochodzimy do granic możliwości tego case'a, czyli na dole znajdzie nam na ekran, czyli też nie odpada. Do tego Uaga nie przypasujecie w ogóle szkła T-Max, nie ma szans. Do kolejnego, czyli Monarch, jakkolwiek to czytać, nieważne, wiecie o co chodzi. W jego przypadku myślę, że jest szansa, że będzie pasować, z racji tego, że tu mamy trochę przerwy, te szkło, żeby dobrze je zamontować, trzeba je trochę podsunąć do przodu, niestety nie tak jak ramka montażowa nam to mówi, wtedy myślę, że będzie pasować, czyli do tego modelu jak najbardziej to założycie, jest szansa, tylko musicie postępować trochę niezgodnie z ramką montażową, którą daje Wam producent, czyli do tego otóż to modelu mamy dopasowanie, nie będzie problemu. Ostatni z Uagów na liście mojej, czyli model Pathfinder, w jego przypadku obstawiam, no nawet już nie wkładam go do końca, nie będzie pasować. Z racji tego, że tu prawie w ogóle nie mamy miejsca, gdy troszeczkę nawet szkół byśmy przesunęli w ramce montażowej do przodu, no niestety nie zmieści się, więc ten model odpada, jeżeli chodzi o Uagi, z racji zbyt dużego zabudowania u góry. No i ostatnia kubka na mojej liście. Może teraz Wam troszeczkę wyostrzę. Czyli wszystkie Spigeny. Pierwsze co, zaczynamy od góry, tak jak mi się tutaj ułożyło. Czyli cóż to będzie? Będzie to model Spigen o nazwie Slim Armor CS. Czyli ten z tym takim wycięciem na karty. On jest dwuczęściowy, więc myślę, że... No bo dobra, nie rozkładamy go. Próbujemy włożyć bez rozkładania. Czy tutaj jest szansa? Nie włożymy. Musimy je rozmontować. Może trochę z ostrością będzie nam teraz wariować aparat, ale spoko, działamy. Jak w przypadku tego case'a, czy uda nam się to ogarnąć i włożyć go na to szkło? Zobaczmy. Zasadniczo, cóż, tu mamy troszeczkę miejsca u góry. Na dole, już jeżeli wciskam, czuję, że jest granica szkła, więc jest szansa, tu mi od razu je podnosi, jak widzicie, jest szansa, że w przypadku tego, otóż to case'a, zamontujecie, ale nie daję Wam na to gwarancji, trzeba by to, tu mamy teoretycznie około 1,5 mm, do milimetra z hakiem, myślę, że w przypadku, gdybyśmy to szkło bardziej dali do przodu przy montażu, byśmy postępowali zgodnie z ramką, która jest dołączona do zestawu, myślę, że byłaby szansa, ale nie gwarantuję tego w 100%, więc model Armor CS od Spigena, no raczej według mnie ja bym unikał tego rozwiązania, gdybyśmy chcieli połączyć je ze szkłem T-Maxem, więc tutaj myślę, że raczej nie. Następny model, co my tu mamy? Spigen Rugged Crystal, czyli przezroczysty kejsik. Jak w jego przypadku, czy jest szansa? Myślę, że bez problemu. Jeżeli chodzi o szkło zamontowane niezgodnie z ramką montażową, czyli przesunięte będzie trochę do przodu, wtedy je zamontujecie, bo tu już widzę małe podnoszenie, ale z racji tego, że mamy trochę tutaj miejsca, nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o boki też, czyli tylko i wyłącznie montaż z przesunięciem do przodu w ramce wtedy miałby sens, jeżeli nie, no to raczej nie założycie. Następny kejsik. Co my tu mamy? Oczywiście Spigen Neo Hybrid. Dwuczęściowy case, no to lecimy. On troszeczkę zachodzi nam na rogi. I oczywiście w przypadku, gdy mamy go zamontowanego na szkło zgodnie z ramką montażową, będzie problem, będzie podnoszone z tej strony na pewno. Jednak gdy je troszeczkę podniesiecie do przodu przy montażu, myślę, że jest szansa na dopasowanie. Więc tutaj raczej na tak, ale trzeba uważać bardzo przy montażu, czyli model Neo Hybrid. Następny ze Spigenów, który jest na liście, czyli w tym momencie Rugged Armor model. No cóż, taki trochę do Wrinkle Onyx podobny. Zobaczymy, jak w jego przypadku. W jego przypadku nie ma szans na montaż, gdyż no, tutaj dociskam, jestem już na krawędzi, gdy założę ją tutaj, będzie nam podnosiła szkło, więc niestety ten model nie nadaje się kompletnie do tego szkła, czyli odpada.
nie ma możliwości skomponowania go razem ze szkłem T-Max dla S9 z plusem. Teraz model Tough Armor dla S9 z plusem. Zobaczmy, jak w jego przypadku. On nachodzi też również trochę, ale nie tak bardzo na, że tak powiem, na rogi. Więc w przypadku jego jest szansa zamontowania, ale tylko w, jeżeli szkło przesunięcie do przodu przy montażu, czyli, a ja już to wiele razy przed tym filmie powiedziałem, więc wiecie, o co chodzi. W innym przypadku nie ma szans na jego montaż. Następny case, na szczęście film trochę trwa, ale już dochodzimy do końca listy. Tym razem Liquid Crystal, czyli czarny, cienki, ładny, ale czy pasujący? No niestety nie pasujący. Jak widzicie, już w tym momencie case dochodzi do samego końca, gdy jego założycie na drugim końcu będzie podnosił szkło, jakkolwiek je zamontujecie, więc odpada, nie będzie pasował. Następnie przedostatni model już, co my tu mamy? Liquid Air od Spigena. Coś czuję, że też nie ma szans na jego montaż. Tak, odpada z racji tego, że jak poprzednio, tu już dochodzi nam do szkła. Założycie tutaj, nawet gdy szkło przesuniecie prawą do góry troszeczkę, to nie będzie działał, więc ten model nie jest kompatybilny ze szkłem T-Max. I ostatni na mojej liście. Tym razem model Slim Armor. Jak w jego przypadku będzie wyglądać kwestia dopasowania? Zobaczmy. Najpierw standardowo sprawdźmy górę. Powiem Wam, że góra bardzo blisko już dochodzi do... Jakbyście mieli ostrość, o teraz. Bardzo blisko nam dochodzi do samego szkła przy dociśnięciu, więc gdy założymy tutaj tą część, nawet gdybyśmy je trochę do góry podnieśli, daję głowę, że nie będzie pasować, może podnosić szkło, więc też unikałbym tego modelu. No i cóż, jak widzicie, przerobiłem trochę tych case'ów. Macie informację, który pasuje, który nie. No wiadomo, nie wszystkie będą pasować do tego tematu, czyli do tego szkła. O szkle, montażu, filmie, moją opinię też macie, więc myślę, że w tym temacie tyle. Jeżeli ktoś chce zakupić to szkło, czyli szkło T-Max do Samsunga Galaxy S9 z plusem, macie listę, co pasuje, a co nie. Tyle. Jak się podobało, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę zawsze też się przyda. Subskrypcja, oczywiście też już to powiedziałem, więc się powtórzę, ale trzeba. Subskrypcje, łapki, no niestety pomagają w tym, aby filmy się dobrze pozycjonowały, żeby Was więcej mogło oglądać moje produkcje. No a dzięki temu ja mógł tworzyć kolejne, więc to zawsze się przydaje. Macie jakieś jeszcze pytania? Piszcie w komentarzach. Może jeszcze jakieś case'y się u mnie pojawią, to może uda mi się zaktualizować ten film. Jeżeli nie, no to mniej więcej widzicie, jakiego typu pasują i jakiego nie. Jak bardzo mogą nachodzić na ekran, jak bardzo nie, więc mam nadzieję, że to kompendium każdemu z Was się przyda. Tyle w temacie. Samsung Galaxy S9 z plusem. Szkło T-Max do tego, otóż do telefonu, kompatybilność case'ów. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!